Hej moi drodzy, z tej strony Wozu i witam was w kolejnym odcinku serii Man of War 2. Kontynuujemy naszą kampanię i jednocześnie dzisiaj ma miejsce premiera tej gry, dlatego też z tego powodu pojawią się dzisiaj dwa odcinki z kampanii, no i też dlatego, że wczoraj nie dałem rady niestety zrobić materiału. Choroba niestety wzięła górę, tak, dalej jestem chory, dalej potrafię stracić głos, czy też po prostu przez kaszel dusić się, więc taka informacja i jednocześnie mój plan. Planuję na razie dawać codziennie odcinek z Man of War 2, żeby zrobić tę kampanię, ponieważ no, jest ona w miarę krótka, jeśli chodzi o misję. Tam pół godziny to nie jest tak długo jak w Cold War, się godzina, dwie godziny. I w międzyczasie, jeśli dam radę, będą pojawiały się jeszcze filmy z innych gier, takich jak właśnie War Thunder, Enlisted, Call to Arms, Crossout, a nawet Steel Division i Warno. Do Steel Division oczywiście będą starcia PvP, więc będę was, widzów, brał do tych starć. Obserwujcie Discorda. To zależy też od tego stanu, jak będę się czuł, bo jeśli no, stracę głos, no to wiadomo, nie będę w stanie tego ogarnąć. No i czytałem jeszcze wasze komentarze odnośnie Man of War 2 i w większości z nich zgadzam się z wami, że ten tytuł poszedł bardziej w kierunek arcade'owy, szybszy, bitwy są znacznie krótsze, znacznie mniejsze, jest mniejsze zarządzanie. Czasami można powiedzieć, z tego co zauważyłem, kontrola jednostek piechoty z punktu strategicznego jest prostsza, bo jak wyznaczy im się trasę, oni biegną i potrafią automatycznie przeskoczyć przez płotek, gdzie w Call to Armsie i Man of War oddział szturmowy nie było niestety tego. Ale nie do końca zgadzam się, że to jest połączenie Call to Arms i Company of Heroes. Bardziej bym powiedział, że to jest połączenie Man of War 1. Można to zobaczyć na właśnie aspekcie niektórych elementów tej gry i Company of Heroes, czyli takie zrobienie gry pół realistycznej, pół zręcznościowej. Nie ma co się dziwić, niestety RTS-y to jest niszowy gatunek i w większości tego typu gry kierowane są do osób, które nie grają w RTS-y. No a z tego co widziałem, są osoby, które mają problemy nawet z samouczkami. Potrafią tam po prostu przegrać. Jak przegrać samouczku takiej gry? To jest po prostu osoba, która nie potrafi grać w takiego RTS-a, niestety. Ale dobra, to tyle. Przejdźmy teraz do naszej tutaj kampanii, kontynuujmy ją. Ja już tutaj zauważyłem, właśnie, robimy drugą misję i mamy do wyboru dywizję. Z czego, jak sobie zobaczymy skład, możemy podejrzeć, co mamy w tych jednostkach. I to jest na duży plus. No oczywiście tutaj ta tabelka z tymi informacjami jest troszeczkę mało czytelna, ale można sobie to posprawdzać. Teoretycznie wsadzili tu wszystkie statystyki taki, no, niezbyt przyjemny dla oka sposób do czytania. Ale dobra, mamy tutaj kilka dywizji. Plus jeszcze taka ciekawostka, wprowadzili aktualizację, więc musiałem od nowa przejść tę pierwszą misję. Przeszedłem ją na najwyższym poziomie trudności. Stało się, tylko że ilość jednostek została spotęgowana i bez ręcznej kontroli armatami moje jednostki nie były w stanie się obronić. Więc no, dobrze, że wybrałem wysoki poziom trudności, niżeli ten najwyższy. I tak. Mamy tutaj 11 pułk artylerii, 4 pułk piechoty szturmowej, 28 moździerzowy, 6 strzelców zmotoryzowanych i 1 rozpoznania. Ta pułk artylerii, z tego co widzimy, już mnie kusi, bo to jest działoszciw pancerne, haubica i moździerz 82 mm. 50 jest dobra na początek. Tu mamy moździerzowy, raczej szturmowy, gdzie mamy moździerz 5 cm i działo 45 mm. Bardziej kieruję się w oddziały piechoty. Nie sprawdzam, jakie one tutaj do końca są, bo to wyjdzie później. Moździerzowy to mamy 5 cm, moździerz 8, kilka piątek i jedną 120. Poznaliśmy smak 120, więc warto by ją zobaczyć. Wykorzystać znaczy się. Zmotoryzowany motocykle, nie przepadam za tego typu pojazdami, ale ten BAT-20 kusi, ale niestety zwykły karabin przeciwpancerny może go szybko rozwalić. I rozpoznania, no to po prostu piechota ze zwiadowcami i moździerzem 5 cm. Ja chyba pójdę w pułk artylerii z dwóch powodów, mianowicie nawet z trzech. Maksimy, moździerz, oczywiście bardziej 82 mm, armata przeciwpancerna i haubica. Te cztery rzeczy sprawiają, że ta jednostka może być najbardziej efektywna. I tu plus dla Man of War, że to jest tak czytelne, co mamy. Ale dobra, kontynuujmy nasze starcie. Comrade Commander, Bertanowski reporting.
My regiment's forward battalions have reached the settlement of Mlynev. The enemy's strong defenses are before me. I'm asking for assistance from the division's artillery regiment. Dmitry Antonovich, my dear fellow, I cannot give you the artillery yet, but Mlynev must be taken by all means in the next few hours. Copy that. Starting the attack. We have an... W ciągu kilku godzin, czyli ja mam kilka minut. Speaking, this task is quite difficult. That's why we will perform a feint attack from the front with two platoons. And you, Lieutenant, will try to outflank the Germans with your platoon. What extra forces can I use, Comrade Lieutenant Colonel? Take Sergeant Nedaluga's men and accompany mortar. Yes, sir. Okej, ciężarówka już padła. Moździerz robi swoje. Tu przynajmniej stał kolejny moździerz, to mi się podoba. W sumie to też warto wspomnieć. Im niższy poziom trudności mi się wydaje, tym więcej takich pobocznych broni może stać. Przynajmniej ja tak na podboju zauważyłem. Czy w kampanii stwierdzam, że tak może być, co jest też fajnym aspektem. I ten moździerz drugi mi się przyda, nie będę musiał respić swojego. Natomiast co bym zrespił, to Maxima. Karabin maszynowy może nieźle rozgromić tych przeciwników i bym załatwił sobie od razu drugiego. Drugiego sobie ustawimy w tym miejscu. Moździerze zrobią swoje. Czego mi brakuje? Ciężarówki z zaopatrzeniem. A możliwe, że to była ciężarówka z zaopatrzeniem, więc została rozwalona. Właśnie te ciężarówki od broni ręcznej padają w tej grze zbyt szybko. Powinien dla mnie to zmienić. Mianowicie, że dałoby się je odratować, a nie, że permanentny zgon. The Germans have reinforcements approaching. I've never seen such armored cars before. Blake, take them. Focus your fire on the enemy vehicles. Okej, okay. Nie mogłem kamery ruszać. Nigdy nie widzieli takiej broni. Nie ma co się dziwić, to Rosjanie. Gościa wzięli ze wsi, a tu jedzie taki opancerzony prostokąt. Co to jest? Aha, temu już się skończyła amunicja. A nie, wróciła z powrotem. O, tyle zaleta, dobra. Walcie z tego moździerza do SDK FZ-a. Piątki nie powinny go rozwalić. Wybiją piechotę, będę miał fajny transport. Trafili go centralnie. Okej, zostało do wybicia czterech, jeszcze kierowca. Mam wrażenie, że ten pojazd padnie. Może uda się go naprawić. Kurde, ten kierowca nie chce paść. I ten tutaj jeszcze żyje. Nieważne. Strasznie wytrzymały. Wystarczy, jak jeden ziemniak wpadnie tu do środka, z tyłu. Będzie po kierowcy. Jeden ładny pocisk, kogoś jedzie na pałę. To zły znak. Teoretycznie mam tu jeszcze MG do przejęcia. Dobra, wiem co należy zrobić. Moździerz. Wstrzymać ogień. Zabiorę je z DKFZ-a. To prawda, dymi mu się silnik. Ale taki transporter z karabinem? Udziała. Wystarczy, że jedna osoba będzie nim jeździć. Chociaż najlepiej byłoby dać tutaj strzelca. Co jak co, ale załogan z pepeszą jest bardzo opłacalny. Więc ty, gościu, wysiadasz. Weźmiemy sobie was tutaj do przodu, karabin tu. Z DKFZ-em podjedź. Widzę, że tu są kolejne umocnienia. Czyli co ja muszę zrobić? Muszę zająć się jak najszybciej te okopy. Karabin maszynowy bym tu ustawił.
No może tych okopów nie zajmę, bo jest taka mechanika, że one są kontrolowane właśnie w konkretnym kierunku. A nie zwrócił uwagi na to. Have you captured Mlynov? We are fighting a hard battle on the outskirts. We have few forces left, comrade commander. What do you mean by few? Kurde, ten nie dał rady wejść. The regiment under your command, and the Germans most likely just have some poor scout battalion in Mlynov. I hereby order you to advance to the first echelon of the advancing forces with your command post and lead the attack yourself. Yes, comrade commander. Nam nie przywykać. Na czołgu dowodzenia, czyli dostajemy nową jednostkę? Nie rozumiem. Dobrze, że można tutaj się trochę cofnąć. Dobra, moździerz niech po prostu jeden i drugi strzela bez rozkazu. Słabo, że straciłem dwóch strzelców. To prawda, mogę sobie wezwać kolejnych, bo wolę strzelców sobie poświęcić. O, bot naciera. Bo ja swoich jednostek nie będę tak marnował. Nie jest DKFZ, trzeba posłać trochę do przodu. Widać, zajęli budynek. Moździerze, skoncentrujcie tutaj ogień. Dobra, wy się tu obudujcie. Moździerze rozgrobią ich w tym budynku. No. Dzięki temu, że są takie celne artyleria, to jest... Mówiłem w poprzednim odcinku, najlepsza broń. O, motocykl. Ten karabin, o. Teraz będzie miał widok. Może tych umieszczę w tym okopie. Tą trójkę dam tu. Nie wiem, czy to odda. Zobaczymy. Bo ja na ten moment wolę bardziej grać właśnie tym SDKFZ-em. Dobra, damy sobie jednego tutaj. Co tu mamy do przejęcia? Moździerz 5 cm. Fajnie, przydałby się. Moździerze sobie tu przypiszę. Rozwalcie mi tego gościa z MG. Bo ta 34 tak jest trochę irytująca. Chociaż... Nie, dobra, 34. Myślałem, że ta lufa jest nagle prostokątna, a jest okrągła. Dobra, ostrzelajcie teraz ten budynek, bo wiem, że oni w tych budynkach siedzą. Mamy tu kolejny moździerz R38. To nie. BM-37 będę chciał, bo to ósemka. Moździerzowi skończyła się amunicja. Zmieniamy cię trochę do przodu. They say they have two crossings on the river Iqua in their rear. And they boast that their reinforcements will soon arrive and we will never take Mlynov. Well, we'll see about that. Lieutenant, we will continue our attacks and you must go around Mlynov from the rear and cut the Germans off from their reinforcements. Czyli zmieniamy kierunek naszego ataku. We have to move to the river, tag the bridges and hold them until our regiment completes the assault on Mlynov. I wish we were reinforced somehow. We are allowed to take machine guns and men from the second company. Fajnie byłoby ten moździerz móc zabrać. Więc Mlynów to jest ta wieś, czyli ja muszę przedostać się tu. Ten pierwszy most będzie łatwo zająć, ten drugi będzie trochę ciężej. Dobrze.
W zasadzie te moździerze są kontrolowane przez jedną osobę. Czy dasz radę, gościu, tutaj się dostać? SDKFZ-a sobie wycofamy, karabiny sobie wycofamy, mamy dostęp do lepszego zestawu sprzętu. Dawaj mi tu. Jednocześnie oddział piechoty. A... I zrespił mi się. Możecie do tego gaza? Przyjąłeś ten moździerz? Dasz radę się z nim wycofać? Nie! Kontratakują. Wszystkie te moje siły muszę przesłać sobie na tę stronę. Albo mi jednocześnie ten pojazd zaliczyło. Niestety ta maszyna nie oddała. Szybko załogę tutaj zdjęto. Z tego moździerza ostrzelaj mi ten budynek, bo jak widać tam siedzą wrogowie. Fajnie byłoby zlikwidować wrogów w tym też budynku. Moje pozostałe piątki... Niech tutaj przyjdą. Tak naprawdę, gdyby nie mój karabin maszynowy, który tutaj zostawiłem, to ci mieliby w tym miejscu problem. A, atak piechoty za minutę. Okej. AMG-34. O, to się nada. Tak, zapomniałem, że tych dałem do ciężarówki i to ciężarówka jest wypchana amunicją do armaty. Ciekawe. W zasadzie tych gości z pepeszami powinienem sobie pooszczędzać, bo ja tu nie mam żołnierzy i z pepeszami i z... jak ten karabin technicznie się nazywa? Jest tutaj pełna jego nazwa. DP-27, no właśnie. Podnijcie na ziemię. SDKFZ do przodu. Maksimy. Tu jest drugi. Nie ma to jak wykorzystywać niemiecki sprzęt przeciwko Niemcom. Ciekawe, czy się uda tutaj zdobyć coś jeszcze poza SDKFZ-em. Na razie zależy mi na zgarnięciu tego... Znaczy MGK jeszcze mam jednego. Ale jeszcze tego drugiego bym chciał tu zgarnąć. Tu mamy motocykl. Wasza trójka tutaj niech podejdzie, a wasza dwójka spróbuje zgarnąć MG. Też wygląda... Tutaj jest ten MG, wróć! Więc... Aszki wypadek... Padnijcie na ziemię, moździerze. Mają amunicję, więc walcie tutaj. Okej, karabin leży. Teraz ci mogą iść do przodu. Kuźwa, kuźwa, ty... straciłem strzelca. Dobra, idźcie z tym MG, bo jest potrzebny do tego miejsca. Dobra, wasza tutaj grupa idzie do przodu. Ta ciężarówka byłaby zajebista do przejęcia. Dwa karabiny. Na boku. To jest coś, co się mogłoby przydać. Dobra, straciłem jednego, ale ten może... Nieść. A nie, dobra, wait. Ha? On się robi niewidzialny. Jeden z nich robi się niewidzialny, co jest? Okej, jednostka się zbugowała. SDKFZ oczyście okolice. Dobra, mam ciężarówkę z karabinami maszynowymi. Nie jest wytrzymała, ale chodzi o sam fakt posiadania MG-ków. To by się jeszcze przydało. Ten motocykl bym zgarnął. I... tę deszkę bym ustawił tutaj. Tego sobie od razu umocnimy. Aj, dorwali mi go. Dasz radę uciec? Da radę. Najpierw na szybko sobie to miejsce umocnię. Moździerze tymczasowo tu sobie ustawię. Was sobie tutaj wezmę. W sumie ten karabin stąd sobie zabiorę. Bo bot tu nie kontratakuje, on mi się przyda.
przy zajęciu następnego miejsca. Co oznacza jedno. Biorę moździerz 82. Jedną 82 tutaj zostawię. Myślę, że to byłaby w miarę dobra pozycja dla niej. Wy macie łopaty? Nie ma, to komisarz. Może dlatego? Tak, ci dwaj mają worki z piaskiem. W zasadzie tutaj dorobię sobie takie umocnienia. Bo ci strzelcy dysponują workami. A to w ten teren bardzo się przyda. Dobra, na tę sekundę umocnienie jest zrobione. Jest karabin. Dwa raczej. Murki są postawione. Więc teraz muszę dostać się w te okolice. I przejechać tędy. Mają tutaj kolejnego MG. I kolejny MG zdjęty. Tak naprawdę, bot jak dokonuje tych ataków, to on sam nie jest w stanie zająć tej wsi. Ale ja jestem ją w stanie zająć za pomocą moździerzy. Tutaj widzę już stanowisko, w którym coś może stać. Myślę, że zrobię kolejny rekonesans. I sprawdzę, co tu jest i zgarnę te dwa kolejne MG. Dobra, po te MG-ki nie będę ryzykował. I tak mam maksimy jeszcze. Spodziewałem się, że siły w tym miejscu będą troszeczkę mocniejsze. A tak naprawdę ledwo, co tu jest? Dobra, wejdźcie do tego budynku. Wasza trójka niech tu podejdzie. Tą ciężarówką mi tutaj podjedź. Dobra, most zajęty. Gra niestety oczekuje, że jeszcze zajmie się ten obszar. Ale w praktyce lepiej jest zająć ten brzeg. Part of our forces must defend the bridges while the second group surrounds Mlinev. According to the lieutenant's colonel's plan, the final assault will begin as soon as we finish encircling them. Da. Dobra, dostaliśmy jednostki. Dzięki czemu mogę tu swoje armaty porozstawiać. Z DKFZ-tym myślę, że tu sobie podjadę, aby zabezpieczyć tył. Kuźwa, musiałeś rozwalić moździerzowi osłonę. To jest wkurzające, bo oni tak non-stop wjeżdżają. Kuźwa. I właśnie ciężarówki tak potrafią jeździć bez sensu. Odjeżdżaj tym gazem. Kurde, już czołgi podjeżdżają, a armata jeszcze tutaj nie dotarła. Tu SDKFZ podjechał. Te armaty tak chcę okopać. Wy wysiadajcie. Muszę jeszcze wzmocnić tutaj te okolice jednostkami piechoty. Ci by się przydali. No ale to jest bez sensu. Ja przecież zajmuję te okolice. To, że jeszcze muszę mieć zajęty ten obszar, jest dla mnie trochę głupim podejściem. Więc myślę, że tego żołnierza tutaj po prostu schowam. Ty masz się tu czołgać. Tylko po prostu po to, aby tutaj być. Nie, moje jednostki piechoty nie dają rady, znaczy moje jednostki. Sojusznicze nie dają rady zająć tej wsi, więc i tak po cichu wyręczę ich. Tym SDKFZ-em plus oddziałem piechoty. To prawda największe wyzwanie z tego co widzę. Aha, strefa nawet nie jest przejmowana przez nich. Dlaczego? A ci mogą? Na szybko sprawdzę, czy to chodzi o to, że ci nie są zwykłą sekcją, tylko artylerzystami, to ich nie liczy do linii frontu. Jeśli tak, to dokonam zamiany. Z pepeszami sobie wezmę. Ta. Trochę głupie jak dla mnie podejście.
Bo każda jednostka powinna przesuwać front. Nieważne, czy to pojazd, czy to jednostka piechoty. U nas jest przykaz. A w szczególności, czy to artylerzysta, czy to zwykły strzelec. Silnik mi tu rozwalił. O no, jest pożar. Zaleta? Można go naprawić. W sumie wiecie co? Nic się takiego nie dzieje. A co z mostami? A! Gra uznaje, że ten most też został stracony, więc muszę podjąć się tego samego podejścia. Trochę głupie, jak już mówiłem wcześniej. Więc no. A teraz można wrócić sobie tutaj do zabawy. Nie dadzimy wrogu szansę. Mają karabiny maszynowe. Może najpierw nie był w budynki, a w karabiny maszynowe niech strzela ten moździerz, bo oni mają problem z rozwaleniem karabinów. Naprawiłeś już? Szybko naprawił. Dobra, teraz ten budynek, następnie trzeba będzie ten ostrzelać. Nowe zadanie. Co mnie tu teraz zastanawia? SDKFZ-em po prostu tutaj podjedź. Możesz co, chyba nie ma zasięgu. Oj, tych tutaj zaczynam tracić, ale wrogowie też padają. Jest okrążona wieś, ja nie wiem, czy mam ją po prostu tutaj pomóc w jej zajęciu, czy co, dlatego pomagam. Prawda, bot potracił niestety całkiem sporo jednostek piechoty. Ci nie mogą przesunąć już tutaj tej linii, ale tu na górze dam radę przesunąć, żeby to połączyć. Czy to wtedy zaliczy się jako okrążenie? Muszę zrozumieć pełni mechaniki tej gry i chyba o to twórcom chodzi. To jest trochę głupie. No bo tu na papierze ma być zajęta, okrążona. W praktyce była okrążona. I teraz dopiero rozpoczęli ataki. Dobra, bierz się tego MG. Ty z tym moździerzem wracaj, czyli teraz tutaj bronimy się przed atakiem. To w zasadzie... No tak... Aha, ten tu zginął od przejęcia tej... broni, tego karabinu. Dobra, przywieź mi tutaj przynajmniej tę 7-6. A my tego nie powinni zwalić. Zajmij miasto. A, nieważne. Ale nie no, to i tak. A to już koniec. We have an HQ major, a lieutenant, and a whole flock of privates. Take your pick. Excellent. If you don't mind, I'd like an interview immediately. The HQ major, to be sure. No, no. Most of all, I'm interested in those privates. Because there are surely quite a few among them that are close to us, such as factory workers or peasants. I want to know exactly how Hitler and his gang managed to trick those people into leading them into Soviet land. A więc to jest koniec. Zakończyliśmy drugą misję. Szczerze, jak mam się wypowiedzieć na temat tej misji, nie podobała mi się tu kilka rzeczy. Kwestia, że żeby most był zaliczony jako zajęty, trzeba być po drugiej stronie. I to, że okrążenie miasta oznacza połączenie tej linii frontu, a nie, że ja już tam jestem przy tym moście i to zalicza się jako okrążenie. A w szczególności poziom trudności, porównując do poprzedniej misji, gdzie mieliśmy nawałnicę pojazdów i to starcie było naprawdę przyjemne, tak, to było naprawdę nudne. W szczególności po co były te armaty? Nie zostały one przeze mnie wykorzystane ani razu, bo nie było sensu, nie było po co. Być może przez to, że trochę zepsuła się mechanika w tej bitwie,
i w praktyce oni mieli kontratakować non-stop po pełnym zajęciu tych mostów, ale tak naprawdę no jestem rozczarowany tym poziomem misji. Ona była taka banalna i strasznie słaba, no bo w praktyce, w tym składzie nie wykorzystałem tylko tych dwóch broni, które według mnie były najważniejsze, najcenniejsze, więc okazuje się, że nawet jakbym zagrał tym oddziałem, dałbym radę to bezproblemowo przejść. Ba, jakbym wziął tych! No nie, dobra, PTRS-a mieli. Ale z tym ba, to i tak by zrobiło sporo, bo tam przyjechała pancer jedynka, no wpadła na armatę, ale piechota miała broń przeciwpancerną, a na drugiej strefie wjechał 221. Więc, no, względem tej misji, to ta misja to jest poziom wyzwanie, a ta misja to jest takie śpi. No ale zobaczymy, jak będzie, moi drodzy, w następnych. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trochę jestem rozczarowany poziomem trudności w tej misji. Powinno być trochę więcej jednostek wroga kontratakujących, przesunięte punkty do obrony o tamtego miasta, ale mostów. I przede wszystkim jaśniejsza informacja, że ta linia frontu musi zostać zajęta. Brakuje takiego samouczka wyjaśniającego, o co twórcom chodzi. No ale dobra, to tyle. Dajcie znać, co wy myślicie i trzymajcie się. Do następnego.